Dzień dobry albo dobry wieczór, Zmierzcha już. Jest dzisiaj czwartek. Ja w moim wirtualnym studiu dzisiaj postanowiłem symbolicznie pożegnać Jerzego Pilchra, który dzisiaj został pochowany przy skromnym pochówku w Kielcach. Pochówek miał akcenty ewangelickie i dlatego zaprosiłem do mojego wirtualnego studia proboszcza parafii ewangelickiej w Wiśle oraz wiceprezesa synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, księdza Waldemara Scheidhauera, który w swoim czasie miał kontakt z Pilchem, no i który zna Wisłę jak mało kto. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa sprawa. Po pierwsze, pochówek dzisiaj miał być na życzenie samego Pilcha skromny. Bardzo to jest moim zdaniem takie ewangelickie. Ja przypominam sobie od razu, że no, na przykład Kalwin nie chciał mieć w ogóle żadnego pomnika. Z drugiej strony pochówek miał miejsce w Kielcach, też z wyboru samego Pilcha. No i to jest ostatnie jego miejsce zamieszkania. No ale mnie interesujące na pewno jest dla literaturoznawców, którzy wiedzą, czym jest bezpowrotnie utracona leworęczność, jest interesujące, jak widzą to Wiślacy. Czy oni bardzo się jakoś tak obrazili na niego, że tak satyrycznie trochę, ale no, moim zdaniem jednak z pewnego rodzaju dobrodusznością opisał Wisłę, Wiślaków i swoich ziomków protestantów. Księże proboszczu. Witam serdecznie. No, jest mi bardzo miło za zaproszenie i takie dołączenie się do symbolicznego pożegnania Jerzego Pilcha w ten właśnie sposób, bo nie uczestniczyłem w pogrzebie w Kielcach z kilku powodów, między innymi też szanując fakt, że pogrzeb miał być rodzinny, kameralny, bez wielkich przemówień, bez patosu. Stąd też moja nieobecność, choć reprezentacja Wisły na pogrzebie była pewnie niekoniecznie zadowolona z faktu, że pogrzeb odbył się w Kielcach, bo związki Pilcha z Wisłą były oczywiste od samego początku do samego końca i trochę było ciężko przełknąć fakt, że ten pogrzeb i pochówek ma się odbyć w Kielcach, ale życzenie zmarłego, wola zmarłego została uszanowana i uszanować ją należało. Co do utraconej leworęczności i stwierdzenia satyryczny obraz Wisły czy mieszkańców Wisły, należałoby chyba trochę ze stwierdzeniem satyryczny polemizować. Mnie się wydaje, że Pilch, pisząc o Wiśle, ale też pisząc i o swoim kościele, pisał z pewnego dystansu, może trochę przejaskrawiał, może wyolbrzymiał niektóre rzeczy, ale myślę, że ten dystans i to wyostrzenie opisów oddawało pewną rzeczywistość. Jeżeli tam były jakieś elementy satyryczne, to tylko w tym sensie, że próbował pokazać no, z jednej strony pewnie i dobre cechy Wiślan, ale także i to, co może go irytowało, śmieszyło, drażniło, co może jak w każdej społeczności nie zawsze jest taką cechą, z której dana społeczność powinna być dumna. Utracona leworęczność bez wątpienia Wiślan poruszyła. Tego nie da się ukryć. W Wiśle zawrzało.
Jak zawsze bywa, komentarze były bardzo różne. Należy się spodziewać, co powiem, że one raczej były bardziej negatywne, aniżeli pozytywne. I z wielką troską i z duszą na ramieniu organizowałem po publikacji tej pozycji książkowej spotkanie z Wiślaninem, z autorem utraconej leworęczności w sali domu zborowego. No i czekałem po pewnych komentarzach, co też może się na takim spotkaniu wydarzyć, jak to spotkanie przebiegnie. No okazało się, że zainteresowanie było tak duże, że przerosło nie tylko pojemność sali, ale także korytarza i klatki schodowej. Natomiast pewien patriotyzm lokalny, ale też pewne poczucie wspólnoty, to jest nasz Jerzy Pilch, z całą pewnością sprawiły, że Wiślanie obeszli się z Jerzym bardzo delikatnie. Spotkanie było arcyciekawe, bardzo miłe, bardzo przyjemne, a ponieważ prowadzącym był wykładowca z Technikum Gastronomicznego w Wiśle, polonista, no, było bardzo rzeczowe, dotyczyło bardziej literatury, aniżeli tych wytkniętych przywar, które, jak się wydaje, dostrzegał Pilch u Wiślań, zresztą chyba nie tylko w utraconej leworęczności. No, ja muszę powiedzieć, że częściowo też na literaturoznawstwie byłem wychowany i w tym sensie jestem w stanie powiedzieć nieco może przewrotnie, że takie postaci właśnie jak Jerzy Pilch, którzy są świetnymi ambasadorami języka polskiego, czy taka postać na przykład jak Witold Gombrowicz, który także był krytyczny względem własnych źródeł. Ja wiem, że to zestawienie może się wydać nieco karkołomne, ale chodzi mi o to, że Witold Gombrowicz, krytykując niejako, czy też patrząc krytycznie, z dystansem na własną polskość, tę polskość cały czas reprezentował, to znaczy był ambasadorem tej polskości. Podobnie zresztą można byłoby powiedzieć, że Jerzy Pilch pozostał ambasadorem ewangelików polskich, Wiślaków, nawet jeżeli w bezpowrotnie utraconej leworęczności uważał, że to jest bezpowrotnie utracona leworęczność i że to jest jakaś wada, w pewnym sensie ta luterskość, którą w sobie nosi. Ale przecież do końca mówił o tym, że ta luterskość w nim jest. No zdecydowanie. Jeśli chodzi o sam język, no to literatura polska straciła no bez wątpienia mistrza niepowtarzalnej frazy, bo zdecydowanie każdy, który nie musiał patrzeć na okładkę książki, kto ją napisał, ale sięgnął do środka i przeczytał kilka zdań, pewnie od razu orientował się, kto jest autorem. Czy Pilch był takim luterańskim ambasadorem? Zdecydowanie. Ja myślę, że jeżeli się odważnie i krytycznie, a nie krytykancko, odnosi do społeczności, z której się wywodzi, to ta krytyczna postawa, czy ten krytyczny stosunek bardziej wypływa z troski, ażeby to, co ewentualnie jest nie do końca pozytywne, no może wyeliminować, czy wskazać, by to społeczeństwo wyeliminowało, niż ta krytyczność wynikała z chęci obnażenia jakichś złych cech. No bo każda społeczność ma swoje dobre i złe cechy i nie ma społeczności idealnej, której by nie można było takiej czy innej przywary przypisać, co wynika z różnych sytuacji i z historycznych, i miejscowości, w której się mieszka, no powiedzmy góry,
Wisła to góry, a mieszkańcy gór są osobami raczej twardymi, zdecydowanymi, hardymi w pozytywnym tego słowa znaczeniu, gdzie pewne potem niedoskonałe cechy może też bardziej są wyostrzone. Natomiast myślę, że Pilk zdecydowanie tutaj był tym, który miał pełne poczucie tego, kim jest. I myślę też, że ta jego luterskość nie tyle mu przeszkadzała, ale ona sprawiała, że w zasadzie był tytanem pracy. Więc ten ewangelicki etos pracy, o którym tak często słyszymy, Pilch miał w swojej krwi, tak? W rozmowach, chyba nawet i w jego literaturze, można odnaleźć gdzieś takie wiślańskie powiedzenie: nic nie robisz, no to fajnie, to przynajmniej weź miotłę i pozamiatę, jak już nic nie robisz. Więc leniuchowanie, co zresztą było to wyeksponowane w jednym z ostatnich wywiadów z Pilchem, leniuchowanie nie było jakby tym momentem, któremu się poddawał. Owszem, odpoczynek, jakieś leniuchowanie krótkie jest wskazane, ale raczej był tytanem pracy i to do samego końca, za co należy go podziwiać, gdzie przez tych no właściwie kilkanaście lat zmagania się z chorobą jednak potrafił wydobyć z siebie tak wiele sił i tak wiele zaangażowań, że w zasadzie w tym okresie powstało bardzo wiele książek, tak? Ja nie wiem, czy nie liczyłem, ale chyba więcej aniżeli przed tym okresem. No tak, tytanem pracy na pewno był i no, myślę, że studia też w jakimś sensie, to wtedy musiało się wykształcić jego styl, ale przecież wiele osób podkreślało, jak wiele dla niego znaczyła Biblia, jakby wpływ języka i to tych starych tłumaczeń, takich jak Biblia Gdańska. Czy jest wiele osób jeszcze na Wiśle i na Śląsku Cieszyńskim, które preferują Biblię Gdańską? Przypominam, że to jest przekład z początku XVII wieku. Dokładnie tak. I myślę, że, znaczy nawet nie myślę, ale odwiedzając wiślańskie domy, to w niejednym domu właśnie ten przekład Biblii Gdańskiej jeszcze się znajduje. Bo starsze pokolenie, no cóż, do lat 70. wychowane zostało na tym tłumaczeniu i na pewno to tłumaczenie jest im bliższe, bo jakby wyrośli na tym tłumaczeniu. I znajomość cytatów biblijnych pochodzi właśnie z tego przekładu biblijnego, a nie z nowego. Oczywiście Biblia zawsze miała pierwsze miejsce w życiu luteran, no i podkreśla się, że niekoniecznie stoi na półce, a raczej jest w tym użytku codziennym i jej miejsce jest częściej na stole, aniżeli na półce. I myślę, że też to podkreślał sam Pilch, kiedy otrzymał nagrodę Leopolda Otto wydawnictwa Zwiastuna. No to gdy odwiedzili go wręczający mu nagrodę redaktor Zwiastuna Jerzy Below, biskup kościoła, od razu zaznaczył: nie myślcie, że wyciągnąłem Biblię specjalnie dlatego, że mieliście mnie odwiedzić. Biskup kościoła Jerzy Samiec. Tak, zdecydowanie tak. Biskup kościoła Jerzy Samiec. No tak, no właśnie. Ja rzeczywiście gdzieś pamiętam, profesor Pasek pisał o tożsamości ewangelickiej związanej właśnie z dwoma rzeczami, które leżały na stole u ewangelików. Chleb i Biblia. Nie wiem, na ile to jeszcze jest prawdziwe, ale wydaje mi się, że też ważne jest w tym kontekście, bo na pewno rzeczywiście słowo satyra może nie jest dobrym określeniem, jeśli idzie o twórczość Pilcha, i na pewno też nie ma jakiejś zajadłości czy też sarkazmu wielkiego w piśmie samego Pilcha. Jest raczej
humor, ale humor taki, Wysublimowany. No właśnie, dobrotliwy też w jakimś sensie. I to jest po prostu tożsamość ewangelicka, która polega na tym, że ciągle się poszukuje, prawda? Że jakby, bo wiadomo, że w Wiśle ewangelicyzm ma z konieczności, ponieważ był większościowym kościołem ewangelicki kościół w Wiśle, to zastygł w pewnych formach i może to powodowało, że Pilch jakby poszukiwał, prawda? Czy to można widzieć jakby tożsamość ewangelicką w tym poszukiwaniu? No, Pilch spędził swoje pierwsze 10 lat życia w Wiśle i to była troszeczkę inna Wisła, aniżeli ta, którą możemy oglądać dzisiaj. Wisła jeszcze nie tak bardzo otwarta na świat, no bo Polska też była w tamtym czasie jeszcze nie do końca otwarta na świat. Wisła zdecydowanie też. Pewien konserwatyzm wiślański w czasach dziecięcych Wisły wyglądał zupełnie inaczej. Natomiast no, to się zmieniało i formy pobożności w Wiśle też ulegały z czasem zmianie. No bo powiedzmy Pilch to jeszcze biskup Wantua, a Wantua to taki zdecydowany luteranin, myślę o biskupie Wantule, późniejszym biskupie kościoła, do którego często przecież nawiązywał Pilch, kiedy relacjonował spotkanie w domu swojej babci u chlebków. Natomiast to się potem zmieniało, ta forma pobożności w Wiśle, ona też jakby ulegała zmianie, natomiast myślę, że Pilch raczej pozostawał przy tej konserwatywnej Wiśle, aniżeli przy tych nowych formach, któremu zdarzało się w ostatnich pozycjach nawet tego rodzaju formy krytykować. Takim papierkiem lakmusowym mógłby być jego stosunek, no, nomen omen, do cmentarza, tak? Na którym w końcu nie został pochowany, myślę tu o wiślańskim Groniczku, gdzie bardzo mocno krytykował fakt pojawiania się zniczy 1 listopada. Ewangelicki cmentarz ma być ciemny. Tak hańdowni bywało i tak ma być do dzisiaj. I z tym nie potrafił się pogodzić. Zresztą czytelnicy Pilcha na pewno ten fakt zdecydowanie odnotowali. Natomiast no, historia Wisły i historia Śląska Cieszyńskiego no, to też okres dość mocnego zderzenia się z kontrreformacją, gdzie nie tylko Biblia i chleb, ale mówi się w Wiśle nawet o takiej prawie, że w cudzysłowie powiem, świętej trójcy, która towarzyszyła ewangelikom w Wiśle, a mianowicie to Biblia, kancjonał i kazaniówka, czyli zbiór kazań. Najczęściej były to kazania Samuela Dambrowskiego, czyli popularna Dambrówka. No bo Biblię czytano, ze śpiewnika śpiewano, a Słowo Boże rozważano, czytając właśnie popularną Dambrówkę. Dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Chciałbym jeszcze zapytać, ten kościół, który jest w tle, to jest właśnie kościół, do którego chodził Jerzy Pilch? Jak był w Wiśle, tak. No bo Jerzy Pilch to i Kraków, to i Warszawa, ostatnio Kielce. Ale rzeczywiście jego parafią, gdzie miał kartotekę, gdzie przebywał jako formalnie należący do kościoła, była właśnie parafia w Wiśle i miło wspominam miejsce, w którym akurat się znajduję w tej chwili, w moim gabinecie, gdzie spotkaliśmy się na kawie, na którą umawialiśmy się przez długie lata.
Ja mówię, w końcu trzeba tą kawę wspólnie razem wypić. A Pilch ze znaną sobie swadą powiada, no tak, a jak wypijemy, to na co się będziemy umawiać? No tak. No to myślę, że to jest dobre zakończenie. Dziękuję serdecznie. Tym optymistycznym akcentem miejmy nadzieję, że jeszcze przyjdzie nam popijać kawę, niekoniecznie wspominając odeszłego od nas Jerzego Pilcha. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi i wiceprezesowi radcy Rady Synodalnej Waldemarowi Scheidhauerowi. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo.